Greg. Kierunek. Naprzód. Marsz. Thank you.
Pokazują niedawne przykłady pożarów lasów w Ameryce Północnej.
wymaga to ogromnego wysiłku i wielu tych walczących oddaje życie w walce z tym smokiem, który nadal jest wokół nas. Podobnym smokiem jest powódź, z którą też często zmagają się nasi strażacy. Jest wiele jeszcze w świecie takich sił, których nie jesteśmy w stanie do końca okiełznać, ale coś nam pomaga walczyć z nim. I co to jest? Popatrzcie, jak stoicie ludźmi tworzą. Macie jakąś dyscyplinę, jest organizacja, jest sposób walki, jest jakiś regulamin, są szkolenia, które uczą, jak działać, gdy jest pożar, gdy jest powódź. Więcej, są szkolenia, które uczą, jak razem współdziałać, żeby szybciej pokonać pożar. Bo wyobraźcie sobie, że każdy dostaje, powiedzmy, sikawkę i leje, gdzie chce. Jeżeli nie ma nad tym jakiegoś umysłu, jakiegoś przełożonego, który mówi, ty robisz to, ty robisz tamto, ty idziesz tu i organizuje działanie wielu ludzi, którzy walczą z tą bestią, to ta bestia wygra. Tak samo jest ze smokiem. Jeżeli nie było organizacji między rycerzami, którzy właśnie walczyli ze smokami, to też smok był większy, był potężniejszy. Ale człowiek właśnie tą organizacją, swoim umysłem jest w stanie opanować ten chaos świata. Jest w stanie wytoczyć mu walkę. I to jest jedna z rzeczy, o której chciałbym wam przypomnieć w ten dzień. To, że powstała ta remiza, to, że będą w niej ludzie, to jeszcze nie wszystko. Ci ludzie muszą stanowić drużynę. Muszą być zorganizowani. Muszą być zorganizowani pod jakimś jednym sztandarem. Ale sama organizacja to jeszcze nie wszystko. I pięknie nam to pokazuje Ewangelia. Ewangelia, w której widzimy powołanie Mateusza. Bo Mateusz był świetnie zorganizowanym facetem. Nie wiem, czy wiecie, ale już dzisiaj to wspominałem na kazaniu w ciągu dnia. Był celnikiem, czyli był taką największą gnidą, jaka była wtedy w Izraelu. Największą szują, zdrajcą swojego narodu, który ściągał podatki dla okupanta. I jeszcze ściągając te podatki, zabierał, okradał swoich współbraci. Ale był w tym bardzo zorganizowany, świetnie zbierał te podatki. Czyli popatrzcie, można być świetnie zorganizowanym, a jednak nie czynić dobra w życiu. Tak samo strażak może być świetnie zorganizowany, mieć świetny zespół, ale może działać nieetycznie, może działać niemoralnie. Popatrzcie chociażby na II wojnę światową i nazistów. No tak zorganizowanych gości to świat nie widział. Tylko cel swojej organizacji obrali bardzo zły. Zniszczenie, mordowanie, zabieranie życia. Ale wasz cel jest inny. Z tego co wiem, dowiedziałem się, że motto strażaków brzmi... Macie motto? Czy to jest to Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, albo bliźniemu na ratunek? Różne wersje, tak? Popatrzcie, w tym samym motto macie dowódcę i cel. Dowódcą musi być Bóg. Tak samo jak Mateusz mógł się zagubić jako celnik w swoim życiu i był świetnie zorganizowany, ale krzywdził w tym ludzi. I sam Chrystus do niego przyszedł i powiedział, powołuję cię, chodź. Ja cię nauczę, ja ci pokażę kierunek, jaki jest dobry kierunek twojej energii, którą w to dajesz, bo każdy z was mnóstwo energii w to wkłada. I dobrym kierunkiem nie jest zabierać coś komuś, tylko oddawać. Bo kto jak kto, ale strażacy stoją na bardzo grząskiej pozycji podczas walki z ogniem. Podczas walki z powodzią ryzykują nieraz swoim życiem. Co sprawia, że jesteście przekonani, że warto, że jest coś więcej, że możecie to życie zaryzykować? Bo gdyby to był tylko wasz interes, no to słuchajcie, bez sensu, zwijajcie się od razu z tej straży. Bo to się nie opłaca. Możecie coś stracić, dużo więcej, zdrowie, życie, ratując innych. A jednak zostajecie, jednak trwacie. Ta wiara, że jest coś więcej, może nie ogarniamy tego, kim jest Bóg, co w świecie jest ważniejsze, ale wiemy, że jest, czujemy to. I nasi przodkowie, którzy byli rycerzami, potem przekształcili się w wiele organizacji, takich jak wojsko, jak policja i straż między innymi,
organizacje, które służą innym. Organizacje, które są zorganizowane, aby ratować innych, słabszych. Specjalizują się w jakimś konkretnym działaniu, właśnie żeby iść ludziom na ratunek. To jest takie samo powołanie, jakie dostał Mateusz. Jeżeli będziecie szli za Chrystusem, jeżeli będziecie poznawać, dokąd On was prowadzi, to na pewno zrealizujecie to powołanie doskonale. Ale musi on być na pierwszym miejscu. Święty Mateusz, który został tym wielkim apostołem, ewangelistą, najbardziej był cięty na jedną grupę. Nie wiem, czy wiecie, na jaką grupę społeczną był cięty. Ewangelii według Mateusza najwięcej Mateusz im tam wbija szpilę. To byli faryzeusze. Czyli grupa, która miała służyć Izraelowi, która miała być przywódcą, przywódczą grupą, która opiekuje się swoimi słabszymi, gorzej sytuowanymi braćmi i oddaje za nich życie. A oni robili coś odwrotnego. Przez to, jakie mieli funkcje, rządzili tym motłochem i wykorzystywali go dla swoich interesów. I to grozi każdemu z nas, gdy szczególnie pełnimy jakieś funkcje, które tak naprawdę są służbą, a potrafią się przerodzić w naszą chwałę, w wyciąganie soków życiowych z tych, którzy nam są podwładni, albo kim mamy się opiekować. I o tym Bóg nam dziś przypomina w swoim słowie. Żebyśmy pamiętali, za kim mamy iść i jaka postawa jest podstawowa w tym, żeby nie zgubić się i nie stać się faryzeuszem. W Ewangelii dzisiaj słyszymy, jak faryzeusze mówią do Jezusa: czemu ty z tymi grzesznikami siedzisz? Przecież oni są tacy grzeszni, tacy gorsi. Co to pokazuje nam na temat faryzeuszy? Co nam mówi o nich? Popatrzcie, że oni myślą, że jest ktoś gorszy, więc myślą jednocześnie, że jest ktoś lepszy. I tym kimś są oni. Jest to postawa pychy, tak to nazywamy. A pokora, odwrotna postawa, nawet u tak zepsutych ludzi, jakimi byli wtedy celnicy, którzy jednak przychodzą do Jezusa, chcą Go słuchać i przyznają się: tak, jesteśmy grzesznikami, jesteśmy słabi. To Ty nas, Boże, prowadź. Nie wiemy, jak iść. Ratuj nas z tej sytuacji. I Chrystus ich pochwala. To jest dobra postawa. Mateusza powołuje na własnego ucznia. I to nie znaczy, że pochwala ich grzech. Bo Mateusz, zobaczcie, on się zupełnie zmienia. Mateusz na końcu oddaje życie. Staje się męczennikiem. Kiedyś zabierał innym, a teraz daje życie innym. Niesamowite. Jaką przemianę przechodzi Mateusz przy Chrystusie. I taką przemianę każdy mężczyzna szczególnie, każda kobieta muszą przejść w swoim życiu. Właśnie wyboru pójścia za Chrystusem. I wy to przeżywacie w straży. Księża to przeżywają w kapłaństwie, policjanci w policji, nauczyciele w szkole, każdy w swoim zawodzie, ale cel jest ten sam. Stać się tym, który zabiera, tym, który daje. Oddaje siebie aż do oddania życia. To samo się dzieje na mniejszą skalę w rodzinach. Ojciec i matka oddają swoje życie za dzieci. A na większą skalę dzieje się to właśnie w takich organizacjach, do jakiej jesteście powołani. Nie zapomnijcie. Bardzo bym chciał, żebyście nie zapomnieli. Wierzę, że to jest na pewno w waszym zasięgu, że Chrystus was powołuje właśnie do takiego oddania życia. W tej codzienności, w tej dyscyplinie, w byciu gotowym i w byciu pokornym, w byciu sługą, w byciu tym, który przyjmuje tych słabszych, opiekuje się nimi, który przyjmuje młodych i uczy ich właśnie nie tylko jak działać podczas pożaru, podczas powodzi, ale jakim być człowiekiem, żeby być człowiekiem dobrym, żeby być człowiekiem pełnym oddania. Żeby być prawdziwym, pełnym strażakiem, w pełnym tego słowa znaczeniu. Który nawet bez munduru, gdy ktoś go zobaczy, to
ten człowiek się zachowuje jak ktoś, kto umie oddać życie za drugiego. Bo wielka odpowiedzialność ciąży na tym mundurze. Ludzie, którzy widzą strażaka, od razu wyciągają rękę po pomoc. Nie martwią się, że jej strażak nie da. Popatrzcie, jaka odpowiedzialność. I do tej odpowiedzialności wierzę, że Bóg daje wam siłę i proście Go o to codziennie, żeby dał wam właśnie siłę, by tą odpowiedzialność wypełnić. By być tymi ludźmi, którzy od razu wyciągają rękę pomocną i wyciągają drugiego człowieka z jego kłopotu. Obojętnie, czy będziecie na służbie, czy po służbie, czy będziecie w mundurze, czy bez, niech Bóg wam w tym prowadzi. I gdy tylko gdzieś się zagubicie, przypomnijcie sobie tylko to motto. Ono jest jak kompas w waszym życiu. Niech Bóg wam w tym błogosławi. Amen. Aby nasze głosy przyłączyły się do nich. Razem z nimi wołaj. Święty, święty, święty. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Thank you.
Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi rozpoczęcie drugiej części uroczystości. Tu na placu przed Rezydencją odbędzie się uroczysty apel z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z poświęceniem i otwarciem budynku strażniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chucisku. W uroczystości biorą udział jednostki OSP z terenu gminy Leszańskiej, gminy Nowa Sarzyna, towarzyszące im poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Chucicka i gminy Leżańsk podczas uroczystego apelu nastąpi wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków, uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie oraz oddanie do użytku nowego budynku strażnicy remizy OSP Chucisko. Organizatorami uroczystości są wójt gminy Leżańsk, zarząd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku oraz prezes OSP wraz z jednostką OSP Chucisko gmina Leżańsk. Sponsorami i partnerami dzisiejszego wydarzenia są wójt gminy Leżańsk oraz Urząd Gminy Leżańsk, Ochotnicza Straż Pożarna w Chucisku, gminy Ośrodek Kultury gminy Leżańsk, radny gminy Leżańsk, Kościół Filialny w Chucisku, Zakład Budowy Drugi Transportu Babiś Sebastian Babiś, Lech Meble na wymiar Lech Sławomir, firma PB Meble Piotr Banaś w Chucisku, PPH Loryś w Chucisku, Aspruk A3 Słomiany Woli Zarczyckiej, Skład Drewna w Chucisku, ESTS Jagodnik w Chucisku, Browar Wartur Rakszawa, Spółka Stare Miasto Park, GS Samopomoc Chłopska w Leżańsku, Cukiernia Jagoda Andrzej Tomaka, OSP Przykojec, Mirosław Kosowski, Lumiania MK, Restauracja Gospodarowa Słowów, A3 i Karolina Więco, Strażacka Orkiestra Denta w Brzuzie Królewskiej, sponsorzy i darczyńcy, którzy pragną pozostać anonimowi, a bardzo mocno wspierają działalność jednostki OSP Chucisko. W organizacji dzisiejszego święta OSP Chucisko wspierają także drogowie OSP Brzuza Królewska i OSP Biedlarowa. W skład kompanii honorowej dzisiejszej uroczystości wchodzą dowódca uroczystości, druh Jerzy Kocz, poczet flagowy w składzie, druh Tomasz Wojtyła, asysta, druh na Dorota Siózdak flagowy, druh Grzegorz Podobiński, dowódca pocztu flagowego. Kompanię honorową tworzą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Leżańsk, gminy Nowa Sarzyna oraz towarzyszące ich poczty sztandarowe. Obecnie dowódca uroczystości złoży meldunek duchowi Krzysztofowi Sobejko, wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku, a zarazem prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku, po czym nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Proszę dowódcę uroczystości, drucha Jerzego Kołcza, o złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Baczność, równaj w prawo. Baczność, na prawo, patrz! Baczność! Spocznij! Obecnie nastąpi podniesienie flagi państwowej. W poczcie flagowym występują druh Tomasz Wojdyła, asysta, druhna Dorota Siódek flagowy, druh Grzegorz Podobiński, dowódca pocztu flagowego. Pododdziały baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy! Baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz!
strażaka, flagę na most! Dzisiejsza uroczystość jest szczególna. To historyczna chwila nie tylko dla strażaków miejscowej ochotniczej straży pożarnej, ale także dla mieszkańców Pociska. Dzięki staraniom i zabiegom wielu osób, szczególnie wójta gminy Leżeńsk, pana Krzysztofa Sobejko, udało się pozyskać środki finansowe na budowę nowego budynku strażnicy remizy strażackiej. Obecnie trwają starania o pozyskanie nowego pojazdu pożarniczego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Dzisiejsza uroczystość, oprócz nadrzędnego jej celu, obchodów Gminnego Dnia Strażaka, otwarcia i poświęcenia nowej remizy OSP Pucisko, jest również okazją do podziękowania mieszkańcom gminy Leżeńsk, a także radnym gminy Leżeńsk za pomoc, wyrozumiałość i wsparcie strażaków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Leżeńsk. Świętowanie w tak zaszczytnym gronie obecnych tu osób podnosi rangę wydarzenia i jest wyróżnieniem dla jednostki. Pozwólcie Państwo zatem, że w imieniu organizatorów przywitam zaproszonych gości. Serdecznie witamy w naszym gronie ojca Klobiusza Barana, kustosza sanktuarium leżeńskim. Witam księdza Tomasza Dzioba, kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Leżeńsk. Witam księdza Artura Jańca, dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Witam ojca Tobiasza Strzeleckiego, proboszcza parafii w Pucisku. Witam ojca Zdzisława Makowieckiego. Witam także ojca Dariusza Roga. Witam ojca Erwina Cyklarza. Serdecznie witam Radosława Wiatra, wicewojewodę podkarpackiego. Witam pana Krzysztofa Sobejko, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego i prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem wójta gminy Leżeńsk.
Witam pana Bolesława Pawlusa, zastępcę wójta gminy Leżańsk. Witam pana Karola Orzoga, radnego sejmiku województwa podkarpackiego. Witam pana Kazimierza Krawca, przewodniczącego Rady Gminy Leżańsk wraz z wiceprzewodniczącymi panem Dariuszem Metrzkim i panem Dominikiem Rupem, a także liczne grono gości radnych Rady Gminy, którzy przybyli do Łódzisławia, aby wspólnie ze strażakami się narazić. Witamy serdecznie. Witam pana Mariana Grabarza, radnego powiatowego, dyrektora zespołu szkół w Brzuzie Królewskiej. Witam starszego brygadiera Józefa Trudysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Witam młodszego brygadiera Zbigniewa Sarzyńskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Witam przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku, brygadiera Roberta Krajewskiego. Witam aspiranta sztabowego Jerzego Kocza, dowódcę dzisiejszej uroczystości. Witam także starszego brygadiera Jacka Grzywnę, strażaka w stanie spoczynku. Witamy. Witam druga Tadeusza Matuszka, wiceprezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leżańsku, prezesa OSP Biedaczów. Witam druga Pawła Garbackiego, komendanta gminnego OSP. Witam druga Dominika Czerwonka. Witam druga Zbigniewa Pudełkiewicza, wieloletniego komendanta gminnego. Witam młodszego inspektora Janusza Mokrzyckiego, komendanta powiatowego Policji w Leżańsku wraz z całym gronem policjantów, którzy dzisiaj pracują w bezpiecznie. Witam panią Elżbietę Samel, projektanta budynku remizy OSP w Ucisku. Witam panią Elżbietę Żak, dyrektora szkoły podstawowej w Ucisku. Witam panią Ewelinę Bednarską, pracownika referatu inwestycji Urzędu Gminy w Leżańsku. Witam pana Waldemara Cisło, kierownika referatu Urzędu Gminy Leżańsk. Witam panią Grażynę Buczkowską, przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Ucisku. Serdecznie witam przedstawicieli sponsorów, pana Marcina Kiełbowicza, zastępcę dyrektora do spraw technologii i jakości spółek browarów Artur w Warszawie. Witam pana Sebastiana Babisia, prezesa Zakładu Budowy Dróg i Transportu Babisz. Witam przedstawicieli sponsorów Jerzego Kozyra, Piotra Banasia, Andrzeja Słomianego, Grzegorza Lorysia, Andrzeja Tomakę, Tomasza Stępnia i Henryka Poszaja. Witam serdecznie. Wszystkich tu obecnych wedle należnych funkcji i godności serdecznie witam, zapewniając, że państwa obecność jest wielkim wyróżnieniem dla OSP Ucisko. Obecnie głos zabierze prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ucisku, druk Mariusz Pietruszka, który w imieniu jednostki powita wszystkich obecnych na uroczystości, a następnie przedstawi referat okolicznościowy na temat historii budowy strażnicy oraz rys historyczny jednostki OSP Ucisku. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ucisku witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie przybyłych gości. Dziękuję również naszym przyjaciołom, strażakom z Niemiec. Jesteśmy bardzo im wdzięczni za ich pamięć i wsparcie. Nas, strażaków, łączy jedno na całym świecie. Pomóc ludziom. Szczególne podziękowania składam dla Pawła Gładysza i Jensa Schaffera za prezenty, zarówno te materialne, jak i mentalne wsparcie. Bardzo za nie dziękujemy i zapewniamy, że zostaną właściwie wykorzystane. Pozdrawiamy. Pierwszą próbę stworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ucisku podjęto w 1959 roku. Założycielami było trzech mieszkańców Uciska: Józef Stępień, Stanisław Stępień i Stanisław Sulikowski. Prezesem nowego powstałego stowarzyszenia OSP został Józef Stępień, a naczelnikiem Stanisław Stępień. Z racji istniejących zagrożeń pożarowych inicjatywę tę poparło wiele mieszkańców Uciska. Działalność nowo powstałej OSP w Ucisku opierała się na podstawowy sprzęt gaśniczy, motopompy, węże ssawne, węże tłoczne, prądownice, bosaki i mundury typu moro. Z powodu braku siedziby OSP sprzęt gaśniczy składowany był w Szkole Podstawowej w Ucisku, której pomieszczenia służyły również strażakom do spotkań organizacyjnych.
pomimo ograniczonego sprzętu gaśniczego, braku pojazdu oraz siedziby OSP w Kucisku sprawnie i z powodzeniem podejmowała akcje gaśnicze, służąc pomocą okolicznym mieszkańcom. Niestety, z powodu wyczerpania możliwości organizacyjnych, niezależnie od strażaków, w 1996 roku konieczne było zawieszenie działalności stowarzyszenia. Sprzęt gaśniczy był będący na stanie OSP Kucisko, został przekazany do innych jednostek OSP działających na terenie gminy Leżac. Z inicjatywy mieszkańców Kuciska, Mariusza Pietruszki, Pawła Wojtyły oraz Wojciecha Loleśka w 2014 roku reaktywowano działalność. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucisku w dniu 27 sierpnia 2014 roku zorganizowano zebranie założycielskie, na którym podjęto ostateczną decyzję o wznowieniu działalności jednostki. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą poparcia wójta gminy Leżac Krzysztofa Sobejko i gminnego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej Jerzego Kołcza oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców Kuciska. W związku powyższym powołano komitet założycielski, który w dniu 24 marca 2015 roku dokonał rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Kucisku gmina Leżac. Konsekwencją podjętych działań było wybranie zarządu stowarzyszenia OSP w składzie prezes Mariusz Pietruszka, wiceprezes Paweł Wydyła, wiceprezes naczelnik Jacek Smycz, zastępca naczelnika Kamil Kozyra, skarbnik Wacław Miazga, sekretarz Wojciech Jednac, gospodarz Bogusław Turczyn, kronikarz Kamil Zakrzewski, członek Grzegorz Korzec. Dzięki staraniom nowo wybranego zarządu oraz wsparciem wójta gminy Leżańsk w roku 2016 strażacy z OSP Kucisko otrzymali pierwsze umundurowanie. W dniu 17 kwietnia 2016 roku pierwsi członkowie OSP rozpoczęli szkolenie podstawowe z zakresu podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. W celu zapewnienia mobilności jednostki 14 marca 2017 roku pozyskano samochód dostawczy marki Fiat Ducato z przeznaczeniem do transportu ludzi oraz sprzętu gaśniczego. Pojazd został pozyskany jako darowizna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz wciągnięty na stan OSP Kucisko. Decyzją wójta gminy Leżań z 15 września 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kucisku otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 244 przekazany z zmodernizowanej jednostki OSP w Rzudzie Królewskiej. Z uwagi na brak siedziby OSP oraz konieczności zabezpieczenia posiadanych pojazdów wynajęto budynek garażowy, który po zaadoptowaniu służył jako tymczasowa remiza. Budynek został wynajęty od lokalnego przedsiębiorcy i członka OSP Jerzego Kozyra. W 2018 roku OSP została wyposażona w sprzęt gaśniczy, motopompa Honda, węże sawne i tłoczne o łącznej długości 240 metrów, prądownice, tłumnice. W efekcie podjętych działań przez zarząd i członków stowarzyszenia w dniu 1 września 2019 roku OSP Kucisko spełniała niezbędne wymogi, aby stać się jednostką operacyjno-techniczną. W kolejnym etapie rozwoju OSP Kucisko była starania o budowę nowej remizy spełniającej wymogi techniczne i istnienia jednostki ratowniczo-gaśniczej. Inicjatywę w tym zakresie podjął zarząd OSP oraz radny gminy Leżańsk z terenu Kuciska Wojciech Loleś. W efekcie podjętych działań w 2020 roku wójt gminy Leżańsk podjął decyzję o budowie nowego budynku OSP Kucisku. W roku 2021 rozpoczęto prace projektowe. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji i rozpoczęto budowę remizy. Remizę ulokowano na działce gminnej numer 361, leżącej na terenie miejscowości Kucisko. W efekcie powstał budynek o całkowitej powierzchni 339 m wraz z 14-metrową wieżą do suszenia węży gaśniczych, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi. Środki na budowę nowej remizy OSP w Kucisku pochodziły z znacznej części z dotacji ministerialnych oraz budżetu gminy Leżańsk. Całkowity koszt budowy remizy wyniósł około 1 900 000 zł. Budowę zakończono w 2020 roku. Urząd Gminy Leżańsk przekazał nowo wybudowaną remizę Stowarzyszeniu OSP Kucisko. Obecnie OSP Kucisko liczy 30 druhów i jest na etapie pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dziękuję.
z okazji dzisiejszej uroczystości strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Leżęsk otrzymają za swoją długoletnią, nienaganną służbę społeczną zaszczyt na odznaczeniu. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie uchwałą nr 12/30/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku złoty medal za zasługi dla pożarnictwa przyznaje druhowi Andrzejowi Lewcio, synowi Adama OSP Chałupki Dymniańskie, druhowi Lucjanowi Stopyrze, synowi Józefa OSP Chałupki Dymniańskie. Proszę odznaczonych o wystąpienie w odczytanej kolejności przed front szyku, a o wręczenie odznaczeń proszę druha Krzysztofa Sowejko, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, a zarazem prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku w asyście starszego brygadiera Józefa Kludysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Proszę o wstąpienie do szyku. Dziękujemy. Pododdziały, baczność! Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie uchwałą nr 12/30/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku nadało srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, który otrzymują druh Tomasz Dziob, syn Jana OSP Biedaroma, druh Paweł Bechta, syn Józefa OSP Biedaczów, druh Sylwester Matuszek, syn Tadeusza OSP Biedaczów. Pododdziały, spocz! Proszę odznaczonych o wystąpienie w odczytanej kolejności przed front szyku, a o wręczenie odznaczeń proszę druha Krzysztofa Sobejko, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, zarazem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku w asyście starszego brygadiera Józefa Kludysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Thank you.
trybuna, proszę oznaczonego o wstąpienie do szyku. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie uchwałą nr 12/30/2022 z 29 grudnia 2022 roku nadała brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, które otrzymuje grób Wielgosz Grzegorz, syn Józefa, OSP Wiedlarowo. Proszę odznaczonego o wystąpienie przed front szyku, a obręczenie odznaczenia proszę pana Krzysztofa Sobejko, wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leżańsku, asyście starszego prymatera Józefa Kludyska, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku uchwałą nr 17/42/2023 z dnia 10 maja 2023 roku nadało odznakę strażak wzorowych, którą otrzymują druh Krzysztof Hamot, syn Jana, OSP Brzuza Królewska, druh Tomasz Dziob, syn Jana, OSP Biedlarowa, druh Mariusz Pietruszka, syn Józefa, OSP Kucisko, druh Paweł Wojtyła, syn Tadeusza, OSP Kucisko. Proszę odznaczonych o wystąpienie w odczytanej kolejności przed front szyku, a obręczenie odznaczeń proszę ducha Krzysztofa Sobejko, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku w asyście starszego brygadiera Józefa Kludysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Oznaczonych o wstąpienie do szyku. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 5/23 dnia 12 maja 2023 roku nadało odznakę za wysługę lat druhowi Julianowi Szczęchowi za wysługę 60 lat OSP Brzuza Królewska, druhowi Stanisławowi Stępniowi za wysługę 55 lat OSP Brzuza Królewska, druhowi Marianowi Stępniowi za wysługę 50 lat OSP Brzuza Królewska. Oddziały, spod! Proszę wyczytanych o wystąpienie przed front szyku według odczytanej kolejności o wręczenie odznaczeń. Proszę drucha Krzysztofa Sobejko, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Leżańsku w asyście starszego brygadiera Józefa Kludysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Thank you.
Dziękujemy serdecznie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocisku oraz Wójt Gminy Leżańsk ufundowali pamiątkowe statuetki i podziękowania za współpracę i wsparcie OSP w Kocisku dla ojca Tobiasza Strzeleckiego, pana wicewojewody podkarpackiego Radosława Wiatra, pana radnego sejmiku województwa podkarpackiego Karola Żoga, pana wójta gminy Leżańsk Krzysztofa Sobejko, dla Rady Gminy Leżańsk na ręce przewodniczącego Rady pana Kazimierza Krawca, dla pana starszego brygadiera Józefa Krudysa, komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Leżańsku, pani Magdaleny Niemczyk, prezesa lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboślicy, pana Sebastiana Babisia, wspierającego przedsiębiorcy, pana Jerzego Kołcza, dowódcy uroczystości, pana Sławomira Lecha, lokalnego przedsiębiorcy, pana Marcina Kiełbowicza, zastępcy dyrektora do spraw technologii i jakości spółek Prowaru Ampur w Rekszawie, dla pana Wojciecha Lorysia, radnego Rady Gminy Leżańsk, pana Mariusza Pietruszki, prezesa OSP Kucisko, który odbiera w imieniu wszystkich druhów, którzy społecznie pracowali przy budowie remizy, i dla pana młodszego inspektora Janusza Mokrzyckiego, komendanta powiatowego Policji w Leżańsku. Wyróżnionych prosimy o wystąpienie przed front szyku, a o wręczenie statuetek proszę drucha Mariusza Pietruszka, drucha Wojciecha Lorysia i drucha Pawła Wojtyłę. Straży Pożarnej w Kucisku pragną w szczególny sposób wyróżnić osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju swojej jednostki. Szczególne wyróżnienie składają na ręce wójta gminy Leżańsk pana Krzysztofa Sobejka. Zapraszam. Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie składam dla wójta gminy Krzysztofa Sobejka. Bez jego zaangażowania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych nasz projekt remiza byłby nieosiągalny. Jego wsparcie spowodowało, że nasza jednostka może funkcjonować na właściwym poziomie. Na wyróżnienie i podziękowanie zasługuje również pani Magdalena Niemczyk, która bezinteresownie i z oddaniem zasłużyła fachową pomocą w pozyskiwaniu środków na realizację naszych projektów. Proszę o wystąpienie. Thank you.
Zapraszamy prezesów, przedstawicieli wszystkich obecnych dziś jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz kapelmistrza strażackiej orkiestry na tej Gruzy Królewskiej o wystąpienie w celu odebrania pamiątkowych statuetek. Zapraszam jednostkę OSP Biedlarowa, OSP Brzuza Królewska, OSP Biedaczów, OSP Piskorowice, OSP Wieżawice, OSP Stare Miasto, OSP Dębno, OSP Żuków, OSP Chałupki Dębniańskie, OSP Przychojec, OSP Wola Zarczycka, Strażacka Orkiestra Dęta z Brzuzy Królewskiej. O wręczenie nagród zapraszam drucha Mariusza Pietruszkę, drucha Wojciecha Lorysia i drucha Pawła Wojtyłę. Dziękuję serdecznie. Pozostały nam jeszcze szczególne wyróżnienia. Zapraszam ojca Klaudiusza Barana, kustosza sanktuarium w Leżańsku, który odbierze podziękowanie za nadzór duchowy. Zapraszam także zastępcę wójta gminy Leżańsk, pana Bolesława Pawlusa, który odbierze podziękowanie za nadzór inwestycyjny techniczny. Proszę wójta gminy Leżańsk, pana Krzysztofa Sobylko, który jednocześnie jest prezesem gminnym ochotniczych straży pożarnych. To naprawdę będzie trwało krótko, także można na stojąco. Ojcze kustoszu, czcigodni ojcowie, księże dyrektorze, czcigodni księża, księże kapelanie, szanowni goście, komendanci, prezesi, druhni, duchowie, mieszkańcy Puciska.
To historyczny moment, kiedy po 2 latach otwieramy remizę OSP Kucisko. I za chwilę... Tam to przeszkadza cały czas. Miał pomagać. A za chwilę jestem głęboko przekonany, że na ten plac wjedzie nowy samochód, średni samochód, za który chciałem już dzisiaj bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi powiatowemu, panu Józefowi Kudysowi i podziękować radnym gminy, bo będą musieli na najbliższej sesji dołożyć troszkę pieniędzy. Z góry wam dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta remiza tutaj stoi. Szczególne podziękowania kieruję do mojego zastępcy. To jest człowiek, który jest najlepszy w swoim fachu. Lepszego nie znam, jeżeli chodzi o inwestycje. Jako człowieka również. Dziękuję. No i całej ekipie, która współpracuje z nim z Urzędu Gminy. Są dzisiaj te osoby, pani projektant, która się uśmiecha. Też bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam, że zmieniłem kolor elewacji szkoły. Aż w sposób szczególny chciałem podziękować mieszkańcowi Kuciska, który kiedyś napisał anonim do premiera, do wielu ministerstw. Chcę mu podziękować dlatego, że tak nas mobilizował do pracy, że ta remiza powstała w tak bardzo krótkim czasie. Super sprawa. Naprawdę, takich anonimów więcej, będziemy bardziej zmobilizowani do pracy. Szkoda, że go dzisiaj nie ma, bo chciałem mu rękę uścisnąć, ale trudno. Dziękuję wszystkim druhom i druhnom z terenu gminy Leżańsk za waszą postawę, za służbę i za rok ciężkiej pracy na magazynie pomocy humanitarnej. Jest z nami ksiądz dyrektor Artur Janiec, który was do tej pracy rok temu zachęcał. I chcę powiedzieć, że spotkało się to z dobrym odzewem. Przez rok czasu społecznie pracujecie i będziemy dalej pracowali na tym magazynie, ponieważ ranga naszego magazynu została podniesiona dzięki księdzu Arturowi. Jesteśmy magazynem ogólnopolskim od piątku. Dziękuję wszystkim gościom, którzy dzisiaj przybyli na tę uroczystość. Panu wojewodzie za wsparcie finansowe. Będziemy też się uśmiechać, bo pan wojewoda dysponuje środkami, panu radnemu. Pan radny na razie Pustoszowi obiecał, słyszałem. Już przed oborze. To się rzadko zdarza, że dotrzymał słowa. Jak na polityka klasa. Dziękuję panom komendantom policji, straży. Dziękuję wszystkim, którzy są dzisiaj tutaj obecni. Życzę dobrego świętowania. Miałem mówić 2 minuty i właśnie 2 minuta wybiła. Dziękuję. No a teraz chciałem przekazać bon dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest na wkład własny do samochodu. Przetarg otwieramy 13. Mam nadzieję, że oferty będą. Tutaj jeszcze pan komendant też chce coś dołożyć, tak? Dobre słowo. Panie prezesie, z największą satysfakcją przekazuję dla pana bon dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu. Takich samochodów będzie na terenie gminy w tym roku 2. Jeszcze jeden trzeci mniejszy. I jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze chałupki dębniańskie dostaną samochód. I mogę powiedzieć, że jestem prezesem spełnionym, bo podczas kadencji wszystkie jednostki OSP otrzymały nowe samochody. I to jest piękne. Wręczenie bonu w artyście komendantem gminnego pana Pawła Garbackiego z rąk prezesa gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pana Krzysztofa Sadego. Zapraszamy przedstawicieli wymienionych niżej sponsorów i partnerów lub ich przedstawicieli o wystąpienie przed frontszyku w celu odebrania pamiątkowych statuetek. Zapraszam pana Piotra Banasia, PB Meble, pana Jerzego Kozyrę, Skład Kucisko, pana Grzegorza Lorysia, PPHU Loryś, pana Andrzeja Tomakę, Cukiernia Jagoda, pana Tomasza Stępnia, Jagodnik Kucisko, pana Andrzeja Słomianego, Azbruk Słomiany, pana Henryka Puszaja, prezesa GS Samopomoc Chłopska w Leżajsku,
panią Martę Zajko, prezes spółki Stare Miasto Park, pana Marka Krawza, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżańsk, pana Mirosława Kozowskiego, drukarnia NK Państwa, Karoliny Andrzeja Więcławów, gospoda u Więcławów. Ponadto OSP Bucisko postanowiło honorować osoby szczególnie zasłużone na rzecz jednostki okolicznościową statuetką, która trafia na ręce pana Waldemara Cisło, kierownika referatu Urzędu Gminy Leżańsk, pani Eweliny Bednarskiej, pracownika referatu inwestycji Urzędu Gminy Leżańsk i pani Elżbiety Samel, projektantki budynku. Zapraszam. O wręczenie statuetek proszę drucha Mariusza Pietruszkę, drucha Wojciecha Lorysia, drucha Pawła Wojdyłę. Dziękuję. Ponownie proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Wojtek odpowiedział, że miałem przecież jemu podziękować. Wojtek, wyjdź tutaj na środek. Wojtek otrzymuje nagrodę specjalną podziękowania, voucher na 3-dniowy wyjazd do spa. Z okazji uroczystego poświęcenia otwarcia nowej strażnicy oraz gminnych obchodów Dnia Strażaka napłynęło wiele pism gratulacyjnych dla jednostki OSP Bucisko oraz wszystkich strażaków z terenu gminy Leżańsk. O odczytanie listu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej proszę starszego brygadiera Józefa Kludysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Czcigodni księża, panie wojewodo, panie radny wojewódzki, panie wójcie, panie komendancie, koledzy strażacy, druhny, druhowie, szanowni państwo zaproszeni goście, mieszkańcy Huciska. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Zaproszenie takie otrzymał też na generał brygadier Andrzej Bartkowia, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i nadbrygadier Andrzej Pawiec. Niestety ze względu na inne obowiązki służbowe nie mogli uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ale jest list od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który w tej chwili pozwolę sobie odczytać. Druh Mariusz Pietruszka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku. Z okazji otwarcia rewizji Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku uświadamiającego gminne obchody Dnia Strażaka w imieniu kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej składamy na ręce drucha prezesa serdeczne gratulacje dla wszystkich członków jednostki. W przekonaniu, że połączone uroczystości zgromadzą wielu z naszych sprzymierzeńców na rzecz wspólnego bezpieczeństwa, przekazujemy podziękowania za zaangażowanie wszystkim obecnym tu strażakom, a także wszystkim Państwu na czele z panem Krzysztofem Sobejko, wójtem gminy Leżańsk, którzy poprzez obowiązki zawodowe i służbowe, funkcje publiczne i społeczne, dobroczynność i opiekę duchową, wolontariat i rozwijanie pasji wspólnie troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców. Osobne gratulacje składamy Państwu, których indywidualne zasługi i osiągnięcia zostaną z tej okazji uhonorowane wręczeniem odznaczeń i wyróżnień. Szczególnie serdeczne pozdrowienia kierujemy do weteranów i seniorów służby oraz druhen i druhów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności jest procesem ciągłym, adresowanym do strażaków ochotników. Zmianom w prawie towarzyszy odnawianie zasobów sprzętowych obydwu naszych formacji.
Tworzone są warunki prowadzenia skutecznej działalności we wszystkich domenach, w których obecni są dzisiaj ludzie w strażackich mundurach. Zakres odpowiedzialności, także tej, jaką ofiarnie i bezinteresownie podejmują druhny i druhowie, zwiększa się adekwatnie do zmian w środowisku bezpieczeństwa. W ten proces doskonale wpisuje się rosnąca aktywność członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucisku. A zarówno dzisiejsza uroczystość, jak i niedawne wręczenie promes na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych to najlepsze dowody wagi i wartości państwa społecznej służby. Modernizacja jednostek ochotniczych straży pożarnych jest zawsze dziełem indywidualnego zaangażowania i determinacji strażaków oraz wielu innych świadomych uczestników życia społeczności lokalnej. Wynika także z efektywności starań administracji publicznej od szczebla centralnego po gminny, a rezultat stanowi sumę wszystkich podejmowanych równocześnie na wielu poziomach państwowej i narodowej wspólnoty. Dzielą się z Państwem radosny nastrój strażackiego święta. Życzymy wszystkim druhnom i druhom realizacji najbardziej ambitnych zamierzeń. Niech w tej drodze wspiera Was święty Florian. A szczęście i wszelka pomyślność towarzyszą Wam we wszystkich działaniach i każdej sferze osobistego zaangażowania. Wiele serdeczności kierujemy do Państwa, rodzin i bliskich. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że już zabrałem głos, żeby drugi raz głosu nie zabierać, jeszcze kilka słów od siebie. Jako komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców powiatu jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj uczestniczymy w uroczystości, gdzie święcimy i otwieramy nowy obiekt. Są to kolejne obiekty na terenie naszego powiatu służące bezpieczeństwu mieszkańców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości, które od 2015 roku kierują bardzo duże środki finansowe na funkcjonowanie i państwowej, i ochotniczych straży pożarnych. Przy współpracy z samorządami, tutaj jeżeli chodzi o samorząd klewański, pana wójta Krzysztofa Sobejkę, radę gminy, przewodniczącego rady gminy, którzy dokładają naprawdę też duże środki finansowe, jest możliwy rozwój. Tak jak tu pan wójt mówił, potwierdzam, jeżeli chodzi o nasz powiat, gmina Leżańsk jest najbardziej wykorzystała te środki, które są, były do pozyskania i tutaj nastąpił największy rozwój, jeżeli chodzi o straże pożarne. Także panie wójcie, panie przewodniczący rady, bardzo dziękuję za tę waszą działalność. A osobiście panie wójcie składam gratulacje za to, że za umiejętności pozyskiwania tych środków. Dzięki właśnie panu zaangażowaniu, jako strażakowi, jako wójtowi była możliwość pozyskania tych środków i te samochody, które były pozyskane, obiekty, które są budowane, czy te samochody, które planujemy zakupić w tym roku. Myślę, że będzie realizacja, będziemy tu uczestniczyć też w poświęceniu tych samochodów. Także panie wójcie, bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim strażakom, bo te sprzęty, remizy byłyby, ale bez strażaków no, by tego nie było. Także tutaj mamy przedstawicieli wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy Leżańsk. Druhny, druhowie strażacy, bardzo wam dziękuję za wasze zaangażowanie w działalność ratowniczą, szkolenia, ćwiczenia, ale też w tą działalność związaną z pandemią COVID i z wojną na Ukrainie, gdzie jeździliście też na Ukrainie, ale przede wszystkim za tą działalność na magazynie, za którą też tutaj dziękował pan wójt. Naprawdę społeczna w tamtym roku ta cała działalność, duże zaangażowanie, duży czas. No i w tym roku jest to kontynuacja. Panie prezesie, można prosić, to zwracam się do pana prezesa Mariusza Tytuszki. Panie prezesie, gratuluję pięknej uroczystości, gratuluję nowego obiektu, nowoczesnego. I tutaj od nas, od wszystkich strażaków z Komendy Powiatowej w Leżańsku przekazuję tę grawę jako pamiątkę. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję bardzo. Proszę dziękuję serdecznie. Druhowie OSP Pucisko otrzymali również list od kolegów strażaków z Niemiec. List odczyta druh Paweł Wojdyła. Po polskim niemieckim.
dla naszych przyjaciół ze Straży Pożarnej w Polsce. Dziękujemy za zaproszenie na inaugurację Nowej Remisy. Niestety nie możemy być tam osobiście. Chcielibyśmy świętować razem z Wami. Przesyłamy więc dla Was kilka pozdrowień z Niemiec. Jak powiedzieliśmy podczas naszej ostatniej wizyty, ważne jest, aby byli ludzie tacy jak Wy, którzy stoją w obronie innych i dla dobra społeczności, czasem nawet narażając własne życie. Aby pomóc innym. Wy ze wszystkich ludzi wiecie, to przez to rozumiemy. Dotyczy to wszystkich pracowników pomocniczych, którzy na co dzień pracują dla innych. Bez względu na kraj, bez względu na narodowość, bez względu na organizację. Chęć pomocy innym łączy nas wszystkich. Myślimy, że ostatnie 2 lata bardzo się zmieniły dla niektórych ludzi. Poczuliście, co to znaczy być wdzięcznym? Słowo dom, słowo rodzina, słowo wspólnota nabrały innego znaczenia. Dużo zrozumieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Każdy z Was może być dumny z tego, co osiągnął. Trzymanie się razem jako zespół, zwłaszcza gdy sprawy stają się trudne, jest tym, co wyróżnia dobry zespół. Tak Was poznaliśmy. Teraz Waszym nowym domem zostaje zainaugurowane. Dobrze, że politycy i społeczeństwo widzą, że dobry sprzęt jest potrzebny, ale nowy dom jest niczym bez ludzi i bez pracujących w nim ekip. Pokolenia przed Wami przyczyniły się do tego, że już dziś możecie wprowadzić się do Waszego nowego domu. Dlatego wielkie podziękowania należą się starszym wśród Was, towarzyszom Straży Pożarnej, którzy od 10 lat pełnią swoją służbę i przyczynili się do tego, że otrzymujecie teraz tak piękny budynek. Nie zapominajcie o przyszłości. Uczcie się przyszłości. Aby korzystać z przyszłości, powinno być mottem każdego. Uczcie się o tych, którzy byli przed Wami i słuchajcie młodych, którzy chcą nowych pomysłów, nowych rzeczy do zrobienia. To jedyny sposób, aby iść do przodu. Dalej jako zespół i dalej jako społeczeństwo. Wspomnieliśmy już o słowie duma. Chcielibyśmy w tym miejscu do tego wrócić. Waszym herbem jest orzeł. Orzeł to silne, dumne zwierzę. Jesteście silni, udowodniliście to. Możecie być dumni z tego, co osiągnęliście. Z tego powodu wysyłamy dla Was mały upominek, że rzeźbiliśmy Wasze heraldyczne zwierzę w rzeźbie. Aby Was chroniło i przyniosło szczęście. Oczywiście wysyłamy też drinki na Waszą uroczystość, abyście mogli znieść to za nas i za siebie. Życzymy wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego na otwarcie. Wasi przyjaciele z Niemiec, Paweł i Jens. Dziękujemy. Tłumaczenie dokonał prezes OSP Pociski. PS do polityków wśród Was. Nowy dom potrzebuje nie tylko ekipy, ale też nowego i nowoczesnego pojazdu ratowniczego. Jak mi sami jeszcze nie wiedzieli o tym, że dostajemy. Dziękuję. Dziękuję. List mikrofon skierował także biskup Ignacy Deco i Wam czytanie proszę ojca Tobiasza Strzeleckiego. List skierowany na ręce szanownego pana Krzysztofa Sobejko, wójta gminy Leżajsk, szanownych strażaków oraz gości. Świdnica, dnia 7 czerwca 2023 roku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chucisku oraz na gminne obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w Chucisku w niedzielę 11 czerwca bieżącego roku. Niestety nie mogę przybyć na tę uroczystość ze względu na wcześniej przyjęte na ten dzień obowiązki duszpasterskie na terenie diecezji świdnickiej. Dlatego tą drogą przesyłam moje słowa gratulacji, wdzięczności i życzeń dla inicjatorów, fundatorów i wykonawców tego ważnego i oczekiwanego przez wielu przedsięwzięcia. Strażacy to ludzie podejmujący walkę z żywiołami, zwłaszcza z ogniem, wodą i powietrzem, z żywiołami służącymi wprawdzie zachowaniu życia biologicznego, ale niekiedy stanowiącymi także zagrożenie dla życia ludzkiego przez pożary, powodzie, huragany i trąby powietrzne.
Dziękuję panu wójtowi za troskę o bezpieczeństwo i pomyślność mieszkańców gminy Leżajsk. Drogim braciom strażakom winszuję bezpiecznej służby, życzę tyle powrotów, ile wyjazdów. Bardzo sobie cenimy działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, która niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych czy też wypadków drogowych. Ofiarna służba strażaków jest także obrazem zmagania się człowieka z żywiołami, które są w nas. Wiemy z doświadczenia, że zagrożeniem dla nas są nie tylko żywioły przyrodnicze, zewnętrzne, ale także niebezpieczne są żywioły obecne w naszym wnętrzu, które nazywamy namiętnościami i pożądaniami. Mówimy o potrzebie gaszenia płomieni ludzkich namiętności i niewłaściwych, egoistycznych pożądań duszy. Posługa strażaków winna nam przypominać, iż jesteśmy powołani nie tylko do zwalczania żywiołów w przyrodzie, ale także pokus w nas, bowiem niegaszone płomienie namiętności czy nałogów potrafią zniszczyć człowieka, rozłożyć go duchowo, jak to bywa w przypadku osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Szanownemu i drogiemu panu wójtowi i członkom Ochotniczej Straży Pożarnej życzę obfitości Bożych łask i opieki świętego Floriana, patrona strażaków i hutników. Na trud pełnienia służby strażackiej życzę szczęść Boże. Podpisano biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. Dziękuję. Obecnie o zabranie głosu proszę pana Wojciecha Lorysia, radnego Rady Gminy Leżajska. Wszystko, co robimy, nigdy nie służy jednej osobie. Zawsze działa się dla ludzi, z ludźmi i dzięki życzliwości ludzkiej, która nie podcina skrzydeł, a je dodaje. W imieniu wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucisku chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Największe należą się panu wójtowi Krzysztofowi. To dzięki niemu jesteśmy w tym miejscu, co teraz. Ta remiza to jest jego zasługa. Zawsze wspiera naszą jednostkę, a także pozostałe jednostki z terenu całej gminy. Chcemy podziękować Radzie Gminy Leżajsk za to, że nigdy nie było najmniejszej dyskusji, aby przekazać środki finansowe na wszystkie przedsięwzięcia związane z inwestycjami czy wkładami własnymi do projektu. Strażacy są bardzo aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W szczególny sposób chcemy podziękować pani Magdalenie Niemczyk. Wiele wniosków, które nam pomogło napisać, otrzymało dofinansowanie, dlatego możemy się pochwalić tak dużą ilością sprzętu, który teraz znajduje się w naszej nowej remizie. Dziękujemy wszystkim, na których zawsze można liczyć. Dziękujemy pani projektant za piękny projekt tej remizy, którą teraz możemy się szczycić. Słyszałem wiele opinii, że mamy najpiękniejszą strażnicę w okolicy. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy nadzorowali cały proces inwestycyjny. Panu zastępcy wójta, inspektorom do spraw inwestycji, pani skarbnik, że ten budynek wygląda tak pięknie. Dziękuję ruchom OSP Kucisko za pracę na rzecz jednostki i jestem dumny, że są strażakami ochotnikami z powołania, zawsze gotowi do pomocy. Życzymy sobie, aby dbałość o jednostkę, remizę i dobre imię OSP było zadaniem wszystkich mieszkańców Kuciska. A my z naszej strony zapewniamy stałą gotowość do niesienia pomocy i wsparcia zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba. W imieniu Rady Gminy chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia wszystkim strażakom w dniu ich święta. Niech służba drugiemu człowiekowi oraz wrażliwość na potrzeby innych będą przesłaniem w naszej codziennej, odpowiedzialnej misji. Dziękuję. Zapraszam wicewojewodę podkarpackiego pana Radosława Wiatra. Czcigodni ojcowie, czcigodni księża, panie radny sejmiku województwa podkarpackiego, panie wójcie, panie komendancie, drogie druhny, drodzy druhowie, mieszkańcy Kuciska. Mam tutaj list, który wysyłała do wszystkich strażaków pani wojewoda, ale nie chciałbym przedłużać, więc powiem kilka słów od siebie. Zacznę od tego, że marzenia się spełniają. Marzenia, które od wielu lat mieli mieszkańcy Kuciska, stały się faktem. Piękna strażnica. Myślę, że w okolicy nie ma takiego budynku, który jest bardziej profesjonalny,
bardziej będzie służył użyteczności strażaków. Te marzenia się spełniły dzięki wielu osobom, którzy chcieli, aby to wydarzenie, jak dzisiaj, mogło się odbyć. Dlatego chciałbym z tego miejsca serdecznie pogratulować przede wszystkim panu wójtowi skuteczności, bo wiele działań, które są podejmowane dla strażaków z terenu gminy Leżańsk, stają się faktem. Nowe samochody, nowa strażnica, wiele nowego sprzętu. Dziękuję też inicjatorom, którzy reaktywowali tą jednostkę kilka lat temu. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję radnemu Wojciechowi Lorysiowi, który zawsze podczas spotkań ze mną wspominał, że leży mu na sercu, aby w Kucisku była jednostka i miała swoją strażnicę i przede wszystkim miała nowy, profesjonalny samochód, który już myślę, że za kilka miesięcy pojawi się w tej jednostce. Ale oczywiście dzisiejsze święto to święto wszystkich strażaków z gminy Leżańsk. Chciałbym serdecznie podziękować za tą pracę, którą wykonujecie na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swoich mieszkańców, na rzecz mieszkańców powiatu leżańskiego, swojej gminy, ale i też na rzecz mieszkańców z Ukrainy, bo wiele sprzętu, który przekazaliście na Ukrainę, trafił właśnie tam, dla osób potrzebujących. Ale oczywiście też wiele działań, to już, proszę państwa, 15 miesięcy, gdzie strażacy z terenu gminy Leżańsk podejmują swoją pracę w magazynie, wcześniej wojewódzkim, teraz, jak już słyszymy, ogólnopolskim, pomocy humanitarnej, które już setki czy tysiące tirów trafiły z tego magazynu na Ukrainę. Oczywiście chciałem życzyć też z okazji waszego święta, aby zawsze czuliście się spełnieni i zawsze docenieni przez swoich najbliższych, przez wszystkich mieszkańców i aby święty Florian miał was w swojej opiece. Panie prezesie, na ręce pana chciałem przekazać pamiątkowy dyplom, a wszystkim państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos zabierze radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Karol Orzuch. Czcigodni ojcowie na czele z ojcem Kustoszem, czcigodni księża na czele z księdzem dyrektorem, szanowny panie wojewodo, panie prezesie występujący w dwóch osobach, bo również jako wójt. Koleżanki, koledzy samorządowcy, szanowni państwo, tak licznie zgromadzeni, aby cieszyć się razem ze strażakami z tej jednostki, mieszkańcy Kuciska, szanowne druhny, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leżańsk, szanowni panowie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, a przede wszystkim druhny, druhowie z tej jednostki. Wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe święto w tej miejscowości dla waszej jednostki. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę wziąć udział w tych uroczystościach powiązanych z gminnym Dniem Strażaka, z otwarciem remizy. O remizie zostało powiedziane już bardzo dużo. Nie chciałbym się powtarzać. Natomiast chciałbym nawiązać do słów moich przedmówców. Chciałbym wyrazić radość, wyrazić szacunek i wdzięczność dla wszystkich osób, które zaangażowały się w to, że możemy się tutaj dzisiaj spotykać, że możemy świętować oddanie tego nowego budynku, że możemy mówić o nowym samochodzie, który lada chwila stanie się faktem, że możemy chociażby wspominać o drogach samorządowych czy o dotacjach na zabytki, które także przekazuje Samorząd Województwa Podkarpackiego. Proszę państwa, chciałem przez to powiedzieć, że
nic nie może się podziać bez osób, które chcą się zaangażować w realizację pewnych spraw. Spraw, które są ważne dla, w tym przypadku, lokalnej społeczności, dla Kuciska, dla gminy, dla powiatu. Możemy dalej mówić o województwie, o naszej ojczyźnie. Zawsze bardzo ważne jest to, aby były osoby, które chcą wziąć odpowiedzialność za realizację tych spraw, które chcą się tego podjąć, które chcą pracować, często społecznie. Bo proszę Państwa, bez tego, bez takiego zaangażowania nie da się nic zrobić. W dzisiejszych czasach, sami wiecie, było mówione o tym, że remiza powstawała przy Waszym współudziale. Konieczne jest współdziałanie. Tylko przy współdziałaniu, przy zgranym zespole ludzi, którzy wiedzą, czego chcą dokonać, co chcą zrobić, potrafią szukać rozwiązań, problemów, które chcą, aby były rozwiązane, jest możliwe, aby takie dzieła, bo to jest dzieło, mogły powstać. Za to wszystkim Państwu składam wyrazy uznania, wyrazy szacunku. Proszę o to, abyście nie rezygnowali z pracy na rzecz dobra wspólnego, gdyż tylko przy współdziałaniu można dokonywać rzeczy wielkich i ważnych. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Dziękuję, że mogę razem z Wami świętować Dzień Strażaka. Życzę wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych bliskich, dla pięknej gminy Leżeńsk. Niech się rozwija, niech cieszy oko nas wszystkich i pracujmy, aby w tych naszych małych ojczyznach, a przez to w całym kraju, mogło żyć się nam lepiej, bezpieczniej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Obecnie nastąpi otwarcie i poświęcenie nowego budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucisku. Przecięcia wstęgi dokonają dzieci, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucisku oraz prezes jednostki, drum Mariusz Pietruszka. Zapraszamy do przecięcia wstęgi także wójta gminy Leżeńsk, pana Krzysztofa Sobejka. Proszę o wystąpienie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kucisku i dokonania uroczystego przecięcia wstęgi. Pododziały, baczność! Na prawo, patrz! Proszę księdza Tomasza Dziaba, kapelana Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnych, o modlitwę, poświęcenie budynku i wnętrza strażnicy wraz z wyposażeniem i sprzętem pożarniczym. Obecnie odbywa się chrzest bojowy nowej remizy w wykonaniu jednostki z Giełdarowej i z Gruzy Poleckiej. Nie brakuje, bardzo dobrze. To, moi drodzy, pomódlmy się, aby ta remiza rzeczywiście służyła, aby tutaj był Duch Boży we Was i duch takiej gorliwości i pomocy drugiemu człowiekowi. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu dałeś wewnętrzny ład i porządek. Elementy Twojego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło topi żelazo i oczyszcza złoto, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Prosimy Cię, pobłogosław tę remizę, którą dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomaga pokonywać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęścia. Strzeż ludzi, którzy w tym budynku przebywają i pracują i jako strażacy sprawują służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas od szkód i uczyń nas wszystkich gotowymi do szczerej współpracy, braterskiej pomocy bliźniemu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Moi drodzy, jak jest, jeszcze jestem przy głosie, poświęcimy figurę świętego Floriana. Boże nasz Ojcze, pobłogosław tym wszystkim, którzy patrząc na figurę świętego Floriana będą zwracać swoje oblicze właśnie do nieba. Niech święty Florian pobudza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli przez Chrystusa Pana naszego. Słuchajcie, moi drodzy, nie spodziewałem się takiego przywitania w remizie. Gratuluję Wam wszystkim i jeszcze raz, żeby się za dużo nie powtarzać, pamiętajcie, moi drodzy, to jest Wasz dom, to jest dom strażaka, a o dom trzeba dbać. Gratuluję jeszcze raz i życzę wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. Dziękuję. Druk Mariusz Pietruszko. Zapraszam teraz wszystkich bardzo serdecznie na drobny poczęstunek strażacki. Nasza uroczystość zatem dobiegła końca. Proszę dowódcę uroczystości o odprowadzenie pocztów sztandarowych i przegrupowanie oddziałów. Wszystkich Państwa zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartą strażnicą w Chucisku, wpisaniem się do księgi pamiątkowej, kroniki OSP. Zapraszamy wszystkich Państwa gości zaproszonych i delegacje poszczególnych OSP. Ponadto jednostka OSP w Chucisku zaprasza na poczęstunek do remizy, a wszystkich mieszkańców na strażacką grochówkę. Pod oddziały baczność, poczty sztandarowe, odprowadzić. Thank you.
mi muszę nawiązać pojazdy pożarniczą z uwagi na pożarniczą, a kierowcy, który powiedzieliście, że to jest bardzo ważne.